Witajcie moi drodzy po dłuższej przerwie, jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Trzy paczuszki dzisiaj i będzie bonusik. Dla tych, którzy wytrwają, będzie bonusik. Na razie zacznijmy od może tego. To jest moi drodzy zdobycz OLX-owa. Zdobycz OLX-owa, dość świeża, bo jedna z tych paczek tutaj leżała już chwilę u mnie. Ona jest zbyt świeża. O, moi drodzy, to jest Pokémon X, pudełko w wersji angielskiej z kartridżem, z instrukcją. Kartridż podobno nie działa. Akurat tak się składa, że mam sam kartridż, więc sobie po prostu podmienię i ten poksik pójdzie na handelek, jak ktoś jest zainteresowany. Działający, sprawdzony Pokémon X. Proszę, piszcie do mnie, bo akurat to jest temat na wymianę, bo ja już swojego mam. Oprócz tego, tutaj moi drodzy, na OLX-ie, czy tu będę jakaś cena, nie będzie, ale to są rzeczy, które udało mi się kupić. Udało mi się je kupić, moi drodzy, w okolicach tam, nie wiem, 80 zł chyba za wszystko. Jak zapewne wiecie, upiększam swoją gablotkę i naprawdę bądźcie cierpliwi. Ja wiem, że to obiecujesz chwilę, ale po prostu będzie materiał z tej mojej kolekcji, bo obiecałem, że zrobię to, zrobię, tylko doprowadzam do porządku. Cały czas coś się zmienia, jak to w dobrej kolekcji. Moi drodzy, cały bandelek figurek, które trafią do gablotki, które troszkę upiększą moją gablotę. Oj, chodź tam. W ogóle to tu będzie jedna śmieszna rzecz. Dobra, to sobie wrzucę. Tutaj, moi drodzy, mamy tak. Mamy gumowego Robina i z tej samej serii gumowego Batmana. Dlaczego? To jest chyba najlepiej wyglądający wygląd Batmana z kreskówki, jaki był. To jest właśnie dokładnie ten. I to jest dokładnie ten Robin i dlatego tak naprawdę się zasugerowałem. Bardzo chciałem to mieć, to będzie bardzo fajnie na półce wyglądało. Zresztą ostatnio mam jakąś fazę. Moi drodzy, tutaj mamy kolejną gumową figurkę. To zapewne wiecie, że to jest Wonder Woman. Nie wiem, ona chyba gdzieś mocowana powinna być. Co to jest? Nie wiem. DC. Ale to jest temat do sprawdzenia. Co tu jeszcze mamy? Tutaj w ogóle mamy z tej samej serii śmieszną rzecz gumową. To jest, moi drodzy, Harley Quinn. Nie wiem dlaczego, ale jak ją zobaczyłem, to ona mi się od razu z automatu skojarzyła z główną postacią z Lollipop Chainsaw. Taki myk trafi sobie do gablotki. Niestety Harley, chyba rączku brakuje temu Harley. A nie, jest, przepraszam. Przepraszam, no tym bardziej jest, już to trzeba przykleić. To trzeba przykleić, bo się chyba ten, ale tym bardziej Lollipop Chainsaw. No, no nie powiedzcie, że nie, no ale to sobie wkleję, to nie problem. Mamy kolejnego Batmana, jakiegoś takiego też gumowego. Kolejny Batman. Lubię te figurki. Lubię generalnie postać Batmana, ale ten wygląd Batmana jest najlepszy z tej kreskówki. Dobra, lecimy dalej. W ogóle, moi drodzy, szukam większego takiego Batmana z tym logiem. Jeżeli ktoś gdzieś ma, to dajcie znać. Tu mamy, moi drodzy, gumowego Jokera, no bo w zasadzie czemu by nie. I tu mamy kolejnego Batmana, znowu praktycznie z tego samego, tylko to logo Batmana jest, jakby było tamto żółte, to ten, ale to jest też taka postać. Te kwadraciaki Batmany mi strasznie się podobają, ale ten kwadraciak jest najlepszy. Dobra, więc te rzeczy sobie trafią do gablotki. Dobra, a teraz lecimy z tą dużą paką. Moi drodzy, ta duża paka jest od Darka z takiego kanału mniej lub bardziej znanego, Salon Gier. Pozdrawiam serdecznie. To jest rzecz, którą planowałem lata temu się pobawić, moi drodzy, bo ta paczka jest z ojejku, poczekajcie, zaraz sprawdzę. Tutaj zasłonię dane. Patrzcie na to.
Tutaj jest 2022-02-15, tak? Tak, 02-15, więc troszkę czekała, 2 lata ponad ta paczka. No tak wyglądało, nie było czasu. I ta rzecz, która tu jest, po prostu pobawię się nią i ona pójdzie dalej w świat. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, będę chciał ją sprzedać po cenie, po jakiej kupiłem od Darka. Mój drodzy, to jest... Ojej, sekundeczkę. To jest ten sławetny Dreamcast z jego filmików, który został uszkodzony w transporcie. Darek wymienił obudowę, ale żeby mieć obudowę, miał chyba kupił drugiego Dreamcasta. No i tego sobie zostawił, aby sobie go móc zmodować i też, jak powiedział, tak zrobił, zmodował sobie tego Dreamcasta. No i w związku z tym, że go zmodował, no niestety z obudową pękniętą, jest to taki kultowy Dreamcast, który po scenie retro tutaj się polskiej przewala, że tak powiem kolokwialnie. Więc mamy kultowego Dreamcasta. No i oczywiście piękne pakowanie, Darku. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tutaj co jest? Drive, ok. Drive co? Drive tray chyba. To jest, a nie, to jest, przepraszam, to jest chyba Paragon. Za GDMU, tak, bo to jest, moi drodzy, tak, to jest, moi drodzy, zmodowany Dreamcast, wzbogacony o GDMU albo GDMU, jak kto woli wymawiać, niech sobie wymawia, żyjemy w wolnym kraju. Mamy w bardzo ładnym stanie padziora. Tutaj mamy, zakładam, że chyba napęd wyjęty. Oryginalny napęd, nawet go nie będę rozpakowywał, bo przecież nie będziemy go... Tutaj mamy co? Ok. Tutaj mamy okablowanie. To jest rzecz jasna. Tutaj mamy, zakładam, że są to śrubki montażowe do napędu. I tutaj mamy to, co nas najbardziej interesuje. Czyli naszego Dreamcasta. Mamy Dreamcasta zmodowanego już przez profesjonalistę. Darek z kanału Salon Gier. Zaraz sobie go, moi drodzy, obejrzymy. I teraz tak. Gdzie jest to rzekome pęknięcie? Tutaj. To jest to pęknięcie, które Darek skleił, naprawił i wyszlifował. Swoją drogą bardzo dobra robota, szczerze mówiąc. Jakby to pomalował, to by nie było w ogóle śladu, pod palcem nie jest niewyczuwalne. Ale najciekawsze rzeczy są tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbujemy. Mamy na kartę SD slot i mamy tak zwany GDMU albo GDMU. Jak zwał, tak zwał. Klapeczka działa. Tak wygląda konsola. Ja się tutaj tą konsolą, od razu zaznaczam, ja się nią troszkę pobawię, na pewno. Na pewno będę chciał się nią pobawić. Na pewno będę chciał zobaczyć, z czym to GDMU, czy tam GDMU, z czym to się wszystko je. I ona pójdzie w świat. Żeby było śmieszniej, jest to wersja europejska z logiem Makarona błękitnym, a nie tym żółtym, importowym, azjatyckim, więc samo przez się jest to już rzecz fajna. No i w zasadzie tyle ode mnie, ale jeszcze dla oczekujących bonusik. Poczekajcie, zobaczycie, napiszcie mi, co z tego lotu jest, się Wam się najbardziej spodobało. I za chwileczkę dostaniecie materiał bonusowy. No to pyk! Moi drodzy, dla tych, którzy dotrwali do końca tego filmu, mały bonusik. Jedna paczuszka, która przyszła w tak zwanym międzyczasie. Jest to kolejna rzecz uratowana od wyrzucenia. I będzie ona do małej renowacji. I pójdzie w świat kogoś cieszyć. Ja będę miał wieczorami zajęcie, które mnie uspokaja, a
Dla kogoś będzie jeszcze to na pewno, na pewno kogoś to ucieszy. Dobra. Lecimy. Także czasami warto oglądać filmiki do końca, bo czasami jakieś bonusiki wpadają. Dobra, moi drodzy, lecimy. Pyk. Chyba jeszcze gierka powinna być, chyba że jest w konsoli. Dobra. Moi drodzy, trafił się taki pacjent. Proszę bardzo. Tutaj troszkę dostał, widzę. Ale ja o tym wiedziałem, będziemy próbowali to poratować, skręcić, poratować. Wyczyścić i myślę, że u kogoś na półeczce jeszcze będzie cieszył. Tu jeszcze mamy gierkę. Super Mario Bros. Deluxe. Chodź tu, no coś nie chce wejść. O, weszło. Spróbujmy, zobaczmy. Bez problemu. Bez problemu. Wszystko działa. Widać, widać. Więc fajna rzecz. Fajna rzecz. Dźwięk działa. Dobra, moi drodzy, taki bonusik dla Was. Ja to zaraz wyczyszczę, może jeszcze nagram filmik, jak będzie wyglądało po czyszczeniu i po tym odratowaniu tutaj. No to pyk.